pierwsza debata przebiegać będzie pod hasłem gdzieś obok czy w samym centrum, kultura w obliczu współczesności. Proszę Państwa, debatę poprowadzi pani Sylwia Maksym-Wójcicka, kierowniczka Wydziału Wdrażania Projektów z obszaru kultury i rewitalizacji w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych, którą już teraz serdecznie do nas zapraszam. Dziękujemy za te brawa, one każdemu dodadzą otuchy. Proszę bardzo, a ja się tutaj może na chwilę przeinstaluję, natomiast pragnę dodać, że w dyskusji udział wezmą pani Magdalena Ulejczyk, dyrektor Mazowieckiego Instytutu Kultury. Dziękujemy za te brawa, one każdemu zawsze dodają otuchy. Pani Józefina Bartyzel, kierowniczka działu komunikacji w Muzeum Sztuki Nowoczesnej. A także pani Zuzanna Cieślińska-Janik, specjalistka do spraw otwartej kultury z Fundacji Centrum Cyfrowe. Miły panie, życzę owocnej dyskusji. Halo. Dzień dobry państwu. Dzień dobry paniom. Dzień dobry. Bardzo mi miło i cieszę się, że debata o kulturze rozpoczyna dzisiejszy pierwszy dzień Forum Rozwoju Mazowsza. Wprawdzie jesteśmy na scenie ofowej, ale może to jest dobry zaczyn do tego, żeby zacząć rozmawiać o tym, gdzie jest kultura, gdzie jest jej miejsce. Of mi się kojarzy z przestrzenią wolności, of mi się kojarzy z teatrem eksperymentalnym, of mi się kojarzy z czymś poza schematami, z doświadczaniem, z eksperymentowaniem. Of jest dla mnie ożywczy. I mam nadzieję też, że wszystkie debaty, które będą się odbywać ze sceny ofowej, będą przyciągać ludzi, bo proszę państwa, warto uczestniczyć w eksperymentach, poznawać, zaciekawiać się czymś, co nie jest być może w mainstreamie, a może wprost przeciwnie, a może powinno być. A może tak naprawdę ten nasz dzisiejszy off tutaj, kultura, to jest to wszystko, co tutaj się dzieje. I od tego zależy. Drogie panie, bardzo zostałyśmy przedstawione, więc nie będę tego powtarzała. Gdzieś obok czy w samym centrum, kultura w obliczu wyzwań współczesności. A dzieje się wiele. Dzisiaj właściwie mija miesiąc od wyborów. Czekamy wszyscy na to, co przyniesie ta nowa rzeczywistość, a jednocześnie za wschodnią granicą toczy się konflikt w Ukrainie. Mamy dramatyczną sytuację nadal na granicy polsko-białoruskiej i rozwija się dramat straszny w konflikcie palestyńsko-izraelskim. A jednocześnie świętujemy chwilę temu 105-lecie odzyskania niepodległości, a jednocześnie wypełniamy stadiony na koncertach młodych polskich artystów. Jednocześnie otwieramy galerie, wystawy, nawet nowe muzea. Za chwilę otwieramy kolejne nowe muzeum. A więc życie wrze, cały czas się dzieje. Jak w tym wszystkim ma się kultura? Pani Józefino, może chciałabym zacząć od pani. W nazwie Muzeum Sztuki Nowoczesnej bardzo mi się ze współczesnością kojarzy. Jak pani ze swojej perspektywy pracy i w muzeum oraz doświadczenia ocenia, gdzie jesteśmy z kulturą, a gdzie jest muzeum, gdzie być powinniśmy? Jednym słowem, parafrazując hasło jednego z teatrów, czy kultura się wtrąca? Nie wiem, czy mnie słychać. Tak, dziękuję. Przede wszystkim dziękuję za zaproszenie. W tak szacownym gronie to jest naprawdę zaszczyt móc się spotkać. I za to pytanie. Cieszę się, że pani wspomniała tę sytuację, w której jesteśmy, bo rzeczywiście, jeśli chodzi o to, jak instytucja, którą reprezentuję, czyli Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, widzi to miejsce kultury w świecie pełnym wyzwań, no to elementem naszej misji jako instytucji jest to, żeby upowszechniać kulturę i konkretnie sztukę współczesną w taki sposób, żeby ona się stała jakimś narzędziem lepszego odnajdywania się, lepszego rozumienia świata i żeby pozwalała budować sojusze pomiędzy ludźmi. Więc naszą taką naczelną wizją jest pewnego rodzaju wspólnota. I jeżeli chodzi o to, jak można reagować, czy jak się odnajdujemy w sytuacji bardzo wyzwaniowej, w której jesteśmy, to
no mamy to szczęście, że jesteśmy taką instytucją, która jakoś nauczyła się przez ostatnie 18 lat, już w zasadzie 19 prawie, dosyć zwinnie reagować na rzeczywistość, bo jesteśmy w kolejnej tymczasowej siedzibie, różne się wydarzały rzeczy. Więc my na przykład po pierwsze, kiedy wybuchła w pewnej skali wojna w Ukrainie, to tej samej nocy, kiedy to się wydarzyło, uruchomiliśmy centrum takie solidarnościowe Słonecznik, Centrum Kultury, które teraz zresztą korzysta ze środków unijnych, co jest dla nas bardzo ważne w ramach projektu Internacjonale, który realizujemy takiego czteroletniego. A z drugiej strony na przykład teraz zaprosiliśmy na spotkanie wokół twórczości artystki, która jest, ma pochodzenie ukraińskie i palestyńskie. I rozmawialiśmy o jej twórczości w taki sposób, żeby móc zrobić też jakąś przestrzeń dla rozmowy o konflikcie i o tych różnych perspektywach, które można mieć. Z drugiej strony ściśle współpracujemy i bardzo cenimy Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, więc to jest taka dla nas bardzo skomplikowana sytuacja, ale mamy poczucie, że po pierwsze kultura ma narzędzia, żeby to robić za pomocą sztuki, że jest ogromna liczba artystek, artystów, osób tworzących, które reagują bardzo na rzeczywistość. No i takim ostatnim przykładem, który... Przepraszam, no podaję z własnego podwórka, bo to najlepiej znam. Jest wystawa, którą teraz mamy, czyli Refugees Welcome, która jest organizowana z Fundacją Ocalenie i z Towarzystwem Przyjaciół Muzeum i której celem jest to, żeby zorganizować aukcję charytatywną. Ona się zresztą już odbyła tydzień temu, żeby móc ofiarowane przez artystki i artystów dzieła po pierwsze wystawić i pokazać taki trochę salon tego, co się dzieje w sztuce współczesnej teraz, ale jednocześnie, żeby zebrać pieniądze na konkretne działania pomocowe Fundacji Ocalenie, które dotyczą zarówno osób, które przekraczają granicę polsko-białoruską, jak i wszystkich osób w sytuacji uchodźczej, które mają potrzebę zgłosić się na przykład do Centrum Pomocy Cudzoziemcom. Więc moje poczucie jest takie, że mamy potężny oręż i mam też takie doświadczenie związane z badaniami, które czasami robimy przy wystawach, że to też jest coś, co się dzieje na poziomie międzynarodowym. Na przykład w Portugalii, kiedy toczyła się ogromna debata dotycząca dekryminalizacji aborcji i praw reprodukcyjnych kobiet, Ryciny Polirego, artystki, która pokazywała sytuację kobiet, które traciły życie w wyniku nieudanych aborcji w podziemiu, sprawiła, że kultura wizualna w ogóle zaistniała w tym obszarze i ten moment debaty społecznej stał się namacalny w postaci obrazów i po wielu wcześniejszych nieudanych próbach udało się w końcu w ramach referendum w Portugalii zrezygnować z kryminalizacji aborcji. I podpisujący wtedy to prawo prezydent wspomniał wprost o tym, że ważną rolę w tym procesie odegrała artystka, która po prostu pokazała za pomocą swojej sztuki, niezwykłej zresztą, polecam Państwa uwadze ten cykl grafik Polirego, ona po prostu pokazała, z czym mamy do czynienia i to wywołało debatę, która wywołała zmianę. Więc z mojego punktu widzenia mam też takie poczucie, że ponieważ zaczynamy to forum, dziś jest pierwszy dzień, jesteśmy na scenie ofowej, ale no, jeżeli chodzi o program, jesteśmy w samym centrum. No, jako też osoba z instytucji, która za chwilę się otworzy w samym centrum, no, moje serce jest tu. Ale myślę też, że mniejsze instytucje, czy organizacje, czy inicjatywy mają równie potężną rolę i zresztą kibicuję bardzo Mazowieckiemu Instytutowi Kultury i też widzę, jak bardzo działa z lokalnymi twórczyniami, twórcami, jak bardzo pracuje z kulturą dostępną, to jest naprawdę niezwykłe. Więc wyobrażam sobie, że na wielu poziomach naprawdę to się może dziać. Dziękuję bardzo. No właśnie, zejdźmy poziom w lokalności, poziom niżej, czyli do regionu. Mazowiecki Instytut Kultury. Pani dyrektor, widziałyśmy się 2 lata temu, również na debacie dotyczącej kultury. To był wtedy czas pandemii i nie było tu państwa, tylko były same kamery, a my mówiliśmy do pustych sal. Było to dosyć przygnębiające, ale też pokazało nam, że każda sytuacja może nam pokazać kolejne ścieżki, którymi możemy iść i którymi kultura może się profesjonalizować. Pani dyrektor, jak to jest lokalnie? Jak jest robić kulturę lokalnie? I jak możemy reagować na to, co się dzieje lokalnie, wspierać to, co się dzieje lokalnie? Jak to jest u Pani?
Ja również bardzo dziękuję za zaproszenie. Cieszę się, że mogę reprezentować jednostkę samorządu województwa mazowieckiego, instytucję kultury, która jest instytucją regionalną, która swoją opieką stara się ogarnąć jak największy obszar Mazowsza. Staramy się zarówno poprzez działania artystyczne, ponieważ jesteśmy instytucją organizującą wydarzenia artystyczne, być na Mazowszu i w ten sposób, w jakiś sposób wspierać instytucje mniej zasobne w środki, ale też wspieramy kadry kultury, organizując mnóstwo takich wydarzeń wspierających, szkoleniowych, starając się też badać. Cały czas mamy zespół Mazowieckiego Obserwatorium Kultury, który bada wszystkie procesy, czy stara się zaobserwować, co się dzieje właśnie, jeśli chodzi o zmiany na Mazowszu, jeśli chodzi o procesy kultury zachodzące w kulturze. I rzeczywiście w czasie pandemii, jak się tu spotkaliśmy, to z jednej strony był to smutny czas, a z drugiej ja osobiście, ponieważ dlatego pracuję w kulturze, bo zależy mi na relacjach, byłam szczęśliwa, że się w ogóle spotykamy i rozmawiamy i że jesteśmy w tak miłym towarzystwie ludzi robiących kulturę. My zrobiliśmy badanie też w czasie pandemii, jak sytuacja pandemiczna wpłynęła na instytucje kultury i pracowników instytucji kultury. No i to badanie miało taki wymiar dla nas i dla ludzi, którzy wzięli w nim udział, podwójny, ponieważ z jednej strony widzieliśmy sytuację dramatyczną. Dramatyczną dlatego, że nagle okazało się, że te instytucje kultury, które przecież są tymi miejscami, w którym dzieje się tak naprawdę życie społeczne w małych miejscowościach, gdzie ludzie przychodzą, spotykają się, wymieniają się informacjami, gdzie często też szukają wsparcia. Nagle te instytucje i pracownicy tych instytucji zostali potraktowani jak coś najmniej potrzebne w tej sytuacji, kiedy zdrowie, prawda, infrastruktura jakaś jest ważna. Więc oni się poczuli odstawieni na boczny tor, ale to, że my robiliśmy to badanie, sprawiło, że nagle mogli po prostu mieć chwilę refleksji, zastanowić się, w którym są momencie jako sektor kultury. Czyli po tym badaniu i po wnioskach, które omawialiśmy też na różnych spotkaniach, pojawił się taki nieformalny postulat wśród pracowników czy mniejszych instytucji, czy NGO-sów również, czyli tych wszystkich, którzy są też animatorów, edukatorów kultury, którzy są na umowach zlecenie, często na różnych tak zwanych śmieciówkach, od lat pracują i tworzą tą kulturę lokalnie. Pojawił się taki postulat, że zaczynamy myśleć o profesjonalizacji naszego zawodu, bo też nie bójmy się mówić o tym, że my chcemy w kulturze zarabiać godnie, chcemy być szanowani, ponieważ jesteśmy w centrum, tak jak dzisiaj o tym rozmawiam, jesteśmy w centrum, jak rzeczywiście zapewnimy te podstawowe rzeczy, jak opieka zdrowotna, jak dostęp, prawda, do leków, podstawowa infrastruktura drogowa, to tak naprawdę zaraz następną potrzebą jest budowanie wspólnoty. A kto robi to najlepiej? Instytucje kultury, tak uważamy. I dlatego tu bardzo dużo rzeczy ważnych powiedziałaś o tym, co zrobiła kultura właśnie w ostatnich 2 latach w czasie tych kryzysów. Poruszyłaś super dużo wątków i to się dzieje na wszystkich szczeblach, ponieważ instytucje kultury i ludzie robiący kulturę są jak takie papierki lakmusowe, które bardzo szybko wyczuwają nadchodzące zmiany. I czasem intuicyjnie, a czasem bardzo świadomie pracownicy naszego sektora już odczuwają, jakie będą trendy za chwilę ważne. Dlatego tak często przy instytucjach kultury są działania ekologiczne, ogrody społecznościowe. U nas w Mazowieckim Instytucie jest Zielony Patrol, jest cała organizacja Muzea dla Klimatu, prawda? Więc jakby mówiłaś o dostępności. Dla nas jest ona super ważna. Zatrudniamy głuchego grafika, który otworzył nam oczy na kulturę głuchych, która jest tak naprawdę obok nas, a to są ludzie, to jest bardzo duża liczba ludzi, która może korzystać z infrastruktury kultury, no a nie zawsze to robi, ponieważ nie ma informacji, że to może robić. Więc tych wątków jest bardzo dużo i to chyba nam sprawia najwięcej satysfakcji, jak te nowe obszary gdzieś tam eksplorujemy. Powiedziałaś o tym, że ważne są relacje i że ważne jest to połączenie. A co by było, gdyby nie było, nie wyobrażam sobie teraz kultury bez połączenia również tego wirtualnego. Żyjemy w świecie realnym i żyjemy w świecie wirtualnym. I to, o czym Magda powiedziała przed chwilą, o tym, że pandemia pokazała nam, że ten świat wirtualny jest i my musimy się w nim, my ludzie kultury, twórcy, musimy się w nim odnaleźć,
jak my to robimy. Ja ze swojego doświadczenia wiem, przez kilkanaście lat w ramach Mazowieckiej Jednostki i wdrażania programów unijnych finansujemy projekty, w których jednym z elementów może być również digitalizacja zbiorów, udostępnianie zbiorów w formie źródeł dostępnych w internecie. Działa to różnie, powiem. Nie zawsze jestem z tego bardzo, nie jestem tym bardzo zachwycona. Czasem jest bardzo trudno odnaleźć, czyli gdzieś mamy narzędzia, wiemy, że one istnieją, ale trochę jeszcze, tak obserwuję, brakuje pomysłu, jak je wykorzystać, żeby właśnie przyciągać. Jak to jest? Jak, co Fundacja Centrum Cyfrowe robi i może zrobić na kultury? Na co otworzy nam oczy? Fundacja Centrum Cyfrowe, w ogóle bardzo się cieszę, że mogę tutaj być i mówić o tym, a szczególnie Pracownia Otwierania Kultury, która jest częścią Centrum Cyfrowego, skupia się na tym, żeby wspierać instytucje kultury różnego rodzaju w takim mądrym zarządzaniu cyfrowością. Czyli tak naprawdę to, o czym pani mówi, to znaczy o namyśle nad tym, po co nam jest ta cyfryzacja, po co my digitalizujemy, jak stworzyć dobrą strategię digitalizacyjną, jakie są tak naprawdę potrzeby naszych odbiorców. Czy oni są nadal w ogóle odbiorcami, czy oni już chcą wejść z nami w jakiś rodzaj interakcji? Może chcą mieć wpływ na to, co my digitalizujemy. Jak pracujemy z instytucjami, wspieramy je od samego początku, czyli od tego momentu namysłu, przez później cały proces digitalizacyjny, przez współpracę z różnymi wykonawcami, tworzenie projektów cyfrowych i cały czas sobie zadajemy pytanie, po co? Do czego my to wykorzystujemy? Jakie są potrzeby przede wszystkim? I bardzo się zgadzam z tym, co zostało powiedziane zarówno przez Magdę, jak i przez Józefinę wcześniej, że my też jako Centrum Cyfrowe, jako taka jednostka badawcza też, bo też mamy taki swój kawałek i też współpracująca międzynarodowo z różnymi instytucjami, obserwujemy, że się zmienia paradygmat, że instytucje kultury przechodzą od bycia strażnikiem zasobów, bycia kuratorem, który wystawia pewien swój zasób, pokazuje, co jest wartościowe, co nie, za czym warto podążać, za czym nie, i przechodzi w rolę takiego dostawcy, w pewnym sensie dostarczyciela, bardziej interaktywnych, partycypacyjnych tak naprawdę już sytuacji. Mówi o tym Pierluigi Sacco, mówiąc o kulturze 3.0, że to jest kultura, która jest oparta na tak zwanym stewardshipie, czyli takim opiekowaniu się zbiorami w taki bardzo zrównoważony, obywatelski sposób, zakładając, że przede wszystkim do zasobów instytucji ma prawo społeczeństwo i ono ma prawo decydować o tym, czego ono potrzebuje, co ono potrzebuje, żeby zostało zdigitalizowane i udostępnione. I my bardzo do tego zachęcamy. Te modele partycypacyjne stają się coraz powszechniejsze. Dla mnie wielką inspiracją jest na przykład Muzeum Manchester, prowadzone przez dyrektorkę Esme Ward, która zaczęła taki projekt 18-miesięczny, który się nazywa Hello Future, w wyniku którego ma powstać muzeum, które jest najbardziej inkluzywnym instytucją kultury na świecie. I podając jakieś przykłady tego, na czym to się opiera, między innymi tworzą salę wystawienniczą całkowicie konstruowaną przez diasporę, lokalną społeczność azjatycką. Zapewniają gabinet terapeutyczny do pracy z młodzieżą art terapii. Wynajmują swoje przestrzenia, właściwie udostępniają swoje przestrzenie na taki coworking dla stowarzyszeń ekologicznych, edukacyjnych. No myślą bardzo intensywnie o tym, jak instytucja kultury, w ich przypadku muzeum, ma się troszczyć o społeczeństwo i odpowiadać na jego realne potrzeby. I myślę, że to jest coś, co bardzo jest teraz dużą misją instytucji. Tak jak też powiedziałeś, że instytucje bardzo wyczuwają to, co jest potrzebne, one jednoczą wspólnotę i cały czas są jeszcze taką przestrzenią, która najbardziej odpowiada na bardzo różne potrzeby. Tak, ja pamiętam Państwowe Muzeum Etnograficzne, kiedy otwierało się po dużym remoncie, to było już dobrych kilka lat temu, zresztą też w dużej części finansowane dzięki Komisji Unii Europejskiej. Tam otwarta została przestrzeń, którą nazwano Muzeum dla Dzieci. I to wtedy, to było, nie wiem, gdzieś 8 lat temu, 10 lat temu i wtedy to się wydawało coś tak innowacyjnego, tak nowoczesnego i cieszę się, że to nie zatrzymujemy się, tylko
właśnie idziemy dalej. Te instytucje narracyjne, gdzie nie musi być obiekt, tylko ważne, jak to jest pokazane i wykorzystanie tej nowoczesności jest po prostu ważne. Szczególnie tutaj muzeum, które, rozmawiałyśmy o tym przed chwilą, jesteśmy przed otwarciem, wszyscy trzymamy kciuki i jestem bardzo ciekawa, jak właśnie ten nowy gmach, dla mnie piękny, w centrum Warszawy, czyli tak naprawdę w centrum, wracając do tytułu, będzie oddziaływał na tą tkankę miejską. Macie na to pomysł? Macie na to, czym się inspirujecie? Tak, rzeczywiście ta idea muzeum, które jest partycypacyjne i włącza, dziękuję, że ją wymieniłeś, bo ona też jest dla nas bardzo ważna. Już teraz chciałam wszystkich Państwa zaprosić na nasze otwarcie, które będzie jesienią w przyszłym roku. I w naszych mediach społecznościowych można już zobaczyć, jak ten budynek wygląda, choć ciągle jest to prac budowy. Natomiast dla nas ta kwestia rozumienia muzeum jako pewnej przestrzeni społecznej, która działa nie tylko dlatego, że my ją uruchamiamy, jest ważne. I tego jeszcze teraz nie widać, kiedy się mija budynek muzeum, ale kiedy zostaną usunięte ogrodzenia, to będą Państwo mogli zobaczyć, że cały parter muzeum jest przeszklony. To znaczy, idąc Marszałkowską, będzie można zobaczyć plac defilat i właśnie do Teatru Studio. I idea, która od początku projektu nam przyświecała, jest taka, że ten parter będzie w całości społeczny. To znaczy, że przebywanie w nim nie będzie się wiązało dla żadnej z użytkowniczek czy użytkowników z opłatami. Te wystawy, które tam będą przez nas przygotowywane, jeżeli tam będą jakieś, to będą wystawy dostępne po prostu i także widoczne z ulicy, ale to jest taka przestrzeń, którą my się będziemy dzielić. W szczególności będziemy się dzielić z innymi instytucjami kultury, organizacjami czy NGO-sami, bo dużą taką naszą grupą, z którą pracujemy, są środowiska aktywistyczne. Dlatego, że będziemy tam mieć po prostu zasoby, będziemy mieć audytorium, będziemy mieć salę edukacyjną, także sprzęt, infrastrukturę, także know-how, naszą wiedzę i osoby, które tam będą na miejscu. I nasz zespół programowy opracował taki system razem z powołaną Radą Społeczną, czyli zaprosiliśmy różne osoby, na przykład z fundacji, ale też osoby, które na przykład są bardzo aktywne w naszym kole seniorów i seniorek nowoczesnych. I ta Rada Społeczna będzie miała taką funkcję doradczą, co do kuratorowania parteru. Będzie wskazywała, które uważa, że instytucje w tym momencie mamy zasoby, żeby móc gościć. Będzie można aplikować przez specjalny formularz i my będziemy nieodpłatnie udostępniali tę przestrzeń. I jest to dla nas ważne, bo mamy takie poczucie, że no, muzeum jest instytucją publiczną, finansowaną z publicznych pieniędzy, więc my jesteśmy dla naszej publiczności i oczywiście opiekujemy się takimi rzeczami edukacyjnymi, to jest też bardzo prężna część muzeum, ale jest dla nas ważne, żebyśmy też byli miejscem do spotkań i tworzenia wydarzeń kulturalnych, inicjowania przez różne instytucje czy organizacje, które nie mają swojej siedziby. My mamy to doświadczenie od 19 lat, bycia w miejscach przejściowych i ponieważ będziemy uprzywilejowani piękną siedzibą, to chcemy się nią po prostu dzielić. No ja już się nie mogę doczekać otwarcia. No tak, ale Muzeum Sztuki Nowoczesnej to jest to centrum Warszawy i to i będzie przyciągać i skupia środowiska dużego miasta. Natomiast Warszawa to nie całe Mazowsze. I jak to jest z wykorzystaniem tych możliwości i nowoczesności? Jak wy sobie radzicie jako instytucja, Mazowiecki Instytut Kultury, która jest trochę światełkiem dla innych, trochę trzyma za rękę i prowadzi inne instytucje, trochę wspiera, trochę pokazuje. Jak wydobyć i kulturę lokalnie i jak zainteresować lokalnie tym, co oferują instytucje lokalne, które nie są na placu defilat, tylko gdzieś w Siedlcach, w Płocku, czy jeszcze w Płońsku. Jak to robicie? Co proponujecie? To ja może w ogóle jeszcze zacznę od takich zupełnie najmniejszych miejscowości, ponieważ jedną z takich działalności, które mamy w MIK-u jest Mazowiecki Program Edukacji Kulturalnej. To jest dotacja, mamy program z dotacji celowej Samorządu Województwa Mazowieckiego i w tym programie pojawiamy się na wsiach i na przykład tworzymy rezydencje animacyjne na wsiach i okazuje się, że
Bo model wygląda w ten sposób, że spotykamy się zazwyczaj z sołtyską, bo coraz więcej kobiet zarządza tymi najmniejszymi obszarami. Wysyłamy tam osobę, która jest albo artystą, albo profesjonalnym animatorem kultury i razem przez kilka tygodni pracują, wyciągając właśnie z tej społeczności lokalnej to, co najlepsze. I oczywiście wtedy bardzo często wychodzą ogromne objawienia, że ktoś już nie pamiętał, ale ktoś tam, taka starsza pani kiedyś pamiętała, że ta wioska słynęła z wikliniarstwa. I teraz te najmłodsze dziewczyny nagle odkrywają, że one chcą robić różne rzeczy z wikliny, ponieważ nie wiedziały o tym. Więc jakby odkrywanie tego, co jest gdzieś tam pod powierzchnią, o czym przez ostatnie lata zapomniały te małe miejscowości, to jest super fajna też praca, przynosząca nam wiele satysfakcji. No a w różnych miejscowościach, takich większych najczęściej, udaje nam się zdiagnozować takiego animatora, lidera lokalnego. Często jest to osoba pracująca właśnie w domu kultury lub w szkole, albo po prostu jakaś młoda osoba, która wróciła ze studiów z Warszawy, z jakiejś działalności artystycznej i wróciła, bo dużo jest takich powrotów teraz do tych mniejszych miejscowości. I wokół tej osoby jakby tworzy się środowisko. Często to są na przykład jakieś teatry amatorskie. Mamy taki przykład w Garwolinie, Teatru Rękawiczka, gdzie Izabela Rękawek jest właśnie taką osobą od wielu lat animującą społeczność. I do tego stopnia, że młodzież i dorośli, ponieważ tam są różne grupy wiekowe, które robią teatr amatorski, same już wychodzą z inicjatywami, więc to już działa jak taka kula śniegowa, że ona zasiała ziarno, oczywiście jest tam, razem z nami, bo my też mamy różne też projekty wsparcia, na przykład projekt wsparcia dla osób, które chcą zajmować się profesjonalnie właśnie tworzeniem teatru w małych miejscowościach. Mamy taki fundusz teatralny dwuletnie, takie studium, które dokształca animatorów czy edukatorów, którzy chcą się zajmować teatrem u siebie. Więc mamy takie mechanizmy wsparcia, no ale zazwyczaj jest ten impuls, wokół którego tworzy się to środowisko. I często jest tak, że te dzieciaki na przykład dostają się na studia do szkół teatralnych. Jak słucham tego, to przypomniał mi się film Chłopi najnowszy, bo jak powiedziałaś o tym, że są młodzi i są starzy, jest to łączenie. I w filmie, akurat w tym, jest to połączenie technik, tak? Czyli trafiamy i do młodych, i do starych, w cudzysłowie oczywiście. Zastanawiam się, jak w tym wszystkim, jak to wszystko połączyć ze sobą i jak wskazać rozwiązania, żeby te wszystkie oferty, o których mówicie, żeby one były dostępne również dla osób w oddaleniu, czyli jak o tym informować, jak nie popełniać błędów popełnionych, które popełnialiśmy wcześniej. Jesteśmy teraz na początku nowej perspektywy, przed nami konkursy, również dotyczące nowej oferty kulturalnej, wspierania inicjatyw kulturalnych. Jesteśmy przed wyborem nowego ministra kultury. No wszystko tak naprawdę się zaczyna. Co może pani podpowiedzieć? Jak wykorzystać to, co mamy, żeby być w samym centrum? No to jest bardzo złożona odpowiedź pewnie, ale to, co my zawsze podpowiadamy, to jest badanie potrzeb i to nie zawsze to musi być, bo to zależy jaka jest skala instytucji, to nie zawsze musi być jakieś szeroko zakrojone, drogie badanie, które będzie wymagało jakichś tam miesięcy zbierania odpowiedzi. My zachęcamy do takiej ciekawości, to znaczy do tego, żeby w miarę swoich możliwości dowiadywać się, próbować rozpoznać potrzeby osób, do których chcemy dotrzeć. Coraz też trudniej się mówi w ogóle o tym świecie wirtualnym i świecie niewirtualnym, bo tak naprawdę to wszystko się już bardzo przenika. To już jakby nie ma online, offline, jakby rozróżniamy ten moment, kiedy coś odbieramy na ekranie, ale na to, co odbieramy na ekranie, może być tak naprawdę czymś, co się dzieje całkowicie na żywo gdzieś, a może być jakąś formą stworzoną tylko na potrzebę tego ekranu. Więc to jest bardzo złożone, ale to, do czego my rzeczywiście zachęcamy zawsze instytucje, to do tego, żeby też przyglądać się trendom, ale właśnie bardzo czujnie, to znaczy trendy są pomocne, bo one są wskazówką tego, że jakaś potrzeba pewnie za nimi jest, tylko nie zawsze one są odpowiedzią bezpośrednio na tą potrzebę i warto szukać też w tym jakiejś wbrew pozorom prostoty, żeby to było zrównoważone, żeby to było też jakoś ekologiczne, a jednocześnie, żeby odpowiadało na jakieś realne potrzeby i na przykład potrzeby tworzenia wspólnoty czy bycia w relacji.
dzięki czemu instytucje mogą być nie tylko tymi, którzy wystawiają swoje zasoby, jakby pokazują swoje zbiory, ale właśnie zajmują się samymi relacjami na podstawie tych zasobów. Także myślę, że to jest przede wszystkim kluczem jest takie naprawdę wnikliwe patrzenie na to, jaka potrzeba jest za tymi trendami, które się pojawiają, czy za tym, co nasi odbiorcy nam mówią. Jaką panie widzicie potrzebę teraz? Co jest najważniejszego, jakbyśmy mogły zamknąć tą dyskusję takim hasłem, na co zwrócić uwagę, żeby podkreślić to, że rolą kultury jest być w centrum? Ja bym jeszcze może powiedziała, bo mówiłaś trochę o tych zmianach, które się szykują prawdopodobnie w Ministerstwie Kultury, na co ja osobiście trzymam kciuki. I myślę tu o redystrybucji środków, bo jak wiemy, ostatnio środki z ministerstwa szły do jakichś takich dużych, dziwnych fundacji, a ja mam marzenie, bo wiem, co, jakby jakie są potrzeby na Mazowszu, nawet mikrogranty, kilka tysięcy dla takiej dyrektorki Instytucji Kultury, która ma dwóch pracowników, z czego jeden jest na połowie etatu księgową i pracownikiem administracyjnym. Takie mikrogranty już mogą powoli zmieniać tą rzeczywistość taką lokalną, więc trzymam kciuki za nowe Ministerstwo Kultury. To ja absolutnie dołączam do tych kciuków i tej potrzeby. I myślę, że to jest bardzo cenne, co powiedziałaś, czyli ta redystrybucja zasobów, jeżeli chodzi o finansowanie, ale też jeżeli chodzi na przykład o myślenie o przestrzeni. Jest wiele instytucji, nawet w Warszawie, które zmagają się z tym, że nie mają swojej siedziby, więc pewnie myślenie o tym, jak tutaj funkcjonować. Ale z naszego punktu widzenia taką rzeczą, którą my sobie stawiamy teraz jako główną, to jest jak najlepiej poznać naszą publiczność, która się będzie rozszerzać. I w związku z tym przygotowujemy się do takich dużych badań, żeby po prostu wiedzieć, czego publiczność potrzebuje. Badamy się wprawdzie od kilku lat w takim konsorcjum, w kolektywie badawczym, no ale wyobrażamy sobie, że jednak to będzie teraz zupełnie inna skala. Szczerze mówiąc, też myślę, że taką potrzebą, która nie zaszkodziłaby nam, byłoby też taki rodzaj lekkości i zdjęcia oczekiwań innych niż kulturalne z instytucji kulturalnych, bo te oczekiwania są na bardzo różnym poziomie. Często takim, no powiedziałabym, społeczno-politycznym. Świetnie by było móc się po prostu zająć robieniem dobrej kultury. Dlatego jesteśmy na scenie ofowej, która jest przestrzenią wolności. Tego wszystkiego Państwu życzę na ten nadchodzący czas. Bardzo Paniom dziękuję za rozmowę o kulturze, czyli o nas wszystkich. Ja chyba mogę powiedzieć, że tak jak my tu jesteśmy i mam nadzieję, że Państwo, że kultura to jest wszystko, więc to jest centrum i to jest serce. I namawiam Państwa do wizyt w muzeach, do chodzenia na koncerty, do wspierania artystów, do czytania książek, do odwiedzania bibliotek, bo gdzie jak nie tam tworzy się nasze społeczeństwo. Dziękuję Paniom bardzo. Dziękuję. Dziękujemy. Dziękujemy.